Ciao a tutti, witajcie mangiare łewki. Jesteś w kuchni włoskiej, a słowo mangiare znaczy jeść. Wszystkich nowych widzów zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, komentowania. A dzisiaj pokażę szybką sałatkę z makaronem. To jest i dobra jako na obiad albo na lunchbox. Powiem Wam, że w naszej kuchni włoskiej to my jemy dwa razy dziennie makaron, no i nam został makaron z obiadu. Ja tutaj mam niecałe dwie porcje, tam 80 gram ugotowanego makaronu al dente, no i szybko robię sałatkę makaronową na kolację, a Wy możecie sobie taką samą zrobić na obiad. Jakie składniki? No to co znalazłam w lodówce. Ugotowałam 3 jajka na twardo, pokroiłam w kosteczkę, pół papryki zielonej pokroiłam w kosteczkę, pół papryki czerwonej pokroiłam w kosteczkę, pół ogórka pokroiłam w kosteczkę, ogórek sałatkowy, jedna mała puszka z tuńczyka, ona jest w zalewie własnej, tutaj jest 80 gram, no i przygotowałam sobie majonez razem z jogurtem naturalnym greckim. Tu jest 2 łyżki jogurtu i 2 łyżki majonezu, to wszystko wymieszałam. No i kochani, ja tą sałatkę wrzucę do tej miski, wszystko wymieszam. Wy tak samo możecie zrobić i sobie przygotować i zanieść do pracy w takim właśnie pojemniku. No ja tutaj już łączę składniki. Oczywiście potrzebna nam jest sól i pieprz. Wszystkie składniki wylądowały w mojej misce, kochani. Teraz to wszystko posolę. Troszkę popieprzymy. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli ktoś lubi cebulę, może sobie dodać też cebulę czerwoną albo szalotkę. No i to wszystko mieszamy. Pipiorek jest mile widziany. Każdy doprawia sobie jak mu się podoba. Oto wspaniała sałatka do pracy lub na obiad. Jest rewelacyjna, jest naprawdę przepyszna, zapraszam do robienia takiej wspaniałej sałatki jako lunchbox albo na obiad lub kolację, bo jak wiecie, w moim domu kolacje wyglądają tak, makaronowo. Zapraszam Cię na wspaniałą sałatkę do pracy, ale też pasuje nam też do obiadu. Taką sałatkę możesz przygotować, włożysz do pojemnika i zanieść do pracy. Oczywiście możesz ją połączyć z gotowanym, ostudzonym ryżem. Słuchajcie, tutaj do tej sałatki dałam sałatę zieloną, taką masłową, później jeden ogórek gruntowy, pomidorki takie koktajlowe kilka, garść oliwek czarnych, bez pestek, później jedna mozzarella i ser edam. To wszystko pokroiłam, no i na wierzch jeszcze dołożyłam winogron, bo teraz jest sezon na winogron. Nie wiem jak później zimą, czy dostaniemy winogron, ale teraz chętnie możemy jeść, bo jest bardzo zdrowy. I oczywiście bierzemy sobie do pracy cytrynę, kropimy cytryną, solimy i w momencie, kiedy jemy, polewamy sobie też olejem. Wszystkich właśnie nowych widzów witam serdecznie na moim kanale. Dziękuję bardzo, że mnie oglądacie i zaglądajcie na playlistę, na Instagram i na fanpage. I co powiem? Buon appetito! Ciao a tutti!